Witajcie moi drodzy. Dziwne, bo dzisiaj będzie na poważnie. Bo ja cały czas te głupy robię, jakieś śmieszne filmiki z tym oto Jarosławem. A dzisiaj będzie mega, mega poważnie. Chodzi o to, że dużo pytań zadajecie. Co z Jarka żoną, czy się wyprowadził, czy jest, czy nie ma, etc., etc. Powiem krótko i na temat oficjalnie. Jarek już nie jest ze swoją żoną. Już jest dalej chłopakiem do wzięcia. Tak. No tak, tak, tak. No. No, ale ja powiem tak, nie będę się wgłębiał, jakby, o co chodzi, co się stało. Możecie powiedzieć, że ja się przyjaźnię z Jarkiem, to teraz będę jego stronę trzymał. Powiem wam tylko tyle. Z Jarka sobie zrobili skarbonkę. Tylko się liczyła kasa. Kasa dla nich, a Jarek miał ciągle za wszystko płacić. Jeżeli jak się zbuntował, to nawet nie mógł usiąść przy stole wielkanocnym, oddzielnie musiał jeść. Ja wam powiem tylko tyle, jak będziecie chcieli, Jarek wam powie, albo się dowiecie wkrótce z innych programów, co tam się stało. Jarek szuka teraz kobiety fajnej, mądrej przede wszystkim i musi mieć ta kobieta przede wszystkim wigor, taka, żeby go złapała kurwa za koszulę, powiedziała: do pracy, do tego, masz pracować. Żarty się skończyły, ja mu pomogłem, ale ja też nie jestem skarbonką. Powiedziałem mu, w jaki sposób mu pomogłem, dałem mu wędkę, nie dałem, dałem mu wędkę, a nie rybę, wiecie o co chodzi? I on teraz ma sam, zobaczcie jaki ma piękny dom. Tutaj będzie sobie wynajmował ten dom, na dole jest jego mieszkanie, dwa pokoiki piękne, u mojego serdecznego kolegi z dawnych lat. A ja koledze cię kojarzę. Wynajmuję, poczekaj, zaraz będziesz miał swoje słowa do gadania. Wiem, że to Jarek powinien mówić, a nie ja, ale ja to chyba lepiej zrobię, mi się wydaje. No i co? Mądrą, fajną dziewczynę. Z jejami nie powiem, że ma być, bo zaraz powiecie, że Jarek jest jakiś tam gej albo coś takiego. Jarek się tak wyprowadził. Było przerypane u niego, szkoda mi się go zrobiło. Od jakiegoś dłuższego czasu mi truł głowę, aby mu znaleźć jakąś kawalerkę albo mieszkanie, bo ani się tam nagrywać nie mógł, to kompletnie nic, tam się już zrobiło mega nieprzyjemnie, zresztą no nie będę o tym mówił, bo to jest nieprzyjemne. Życzcie chłopakowi szczęścia na nowej drodze życia, to jest oficjalne, tak już powiedziałem. Jarek od dzisiaj zamieszkuje już gdzie indziej u mojego kolegi, kolega go też wziął pod opiekę, pod skrzydełko, i trzeba się, Jarku, nieraz też wziąć do roboty, tak? Bo niestety trzeba zarobić na to wszystko. Nie tylko samo nagrywanie reklamy. Jak trzeba będzie ogródek kurwa skopać, to trzeba skopać, nie? Dobrze tak. Mówię? Tak. Tak, no dokładnie, dokładnie. Nic za darmo nie ma. No powiedz teraz, co ty masz do powiedzenia. No, ja koledze dziękuję, że mi pomógł i tyle, no. Miałem za co dziękować, trzeba się do roboty brać, tak? Tak. Masz szczęście, że trafiłeś akurat na mnie i tutaj akurat przypadkowo się zgrałem z kumplem, który wynajął, można powiedzieć, te pół domu dla Jarosława. Tu będzie mieszkał z papugą, w końcu zobaczycie jego papugę, którą ma, zobaczycie pieska, bo tu ma ogród piękny. No i zobaczymy. Ja powiedziałem tak, ręce może nie umywam, ale proszę bardzo, niech sobie chłop teraz radzi. Ja mu pomogę oczywiście zawsze, jak tylko będę mógł, ale pamiętaj Jarek, ja ci daję wędkę, nie rybę. Jeżeli to rozumiesz, tak? Wiem, wiem. Także wkrótce będą nagrania tutaj z tego mieszkania z dołu, internetowe, tak? Jarek pokaże wszystko. Tak. No i chyba szczęśliwy jesteś, że się wyprowadziłeś, uwolniłeś, tak? Tak. Także Jarek jest dalej chłopakiem do wzięcia. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za uwagę. Tym skropką to koniec. Dobra, dziękuję. Widziałeś, co tu się dzieje, pali.